Renata Grochal, Onet Opinie. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Kilka tysięcy osób, które prawdopodobnie przyleciały do Mińska z Iraku przy pomocy białoruskich służb, zgromadziło się przy granicy polsko-białoruskiej. Wczoraj próbowali sforsować ogrodzenie. Polskie służby użyły gazu łzawiącego. Prezydent zwołał spotkanie z ministrami. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to przy okazji tego kryzysu doszło do dosyć niecodziennej wymiany zdań na Twitterze. Konfederacja oskarżyła Onet, że jest polskojęzycznym medium. Co to znaczy? Nie widziałem tej wymiany tweetów. Proszę mi wierzyć, że codziennie tysiące tweetów są wymieniane na Twitterze i na innych platformach społecznościowych. Natomiast widziałem, że wielu internautów oburzało się. Ale uważacie, że Onet jest, nie jest polskim medium, tylko polskojęzycznym? No, właściciel jest, zdaje się, jakiś koncern szwajcarsko-niemiecki, czy coś w tym stylu, czy szwajcarsko-niemiecko-amerykański. Ja się tak dokładnie. Ale Onet jest w polskim. Kapitałowych kwestiach nie interesuje. Natomiast wiem, że wielu internautów krytykuje Onet za sposób pokazywania kryzysu migracyjnego przez takie przesadne granie na emocjach i sentymentalizm. Na przykład wczoraj były ataki na polskie instalacje graniczne, a Onet pokazywał zapłakane dzieci obejmowane przez dorosłych. Panie pośle, my pokazujemy, relacjonujemy to, co dzieje się na granicy. Niestety władze nie dopuszczają dziennikarzy, żeby z bliska mogły pokazać, co tam się dzieje, więc właściwie jesteśmy skazani na komunikaty ministerstwa, MON-u, czy Straży Granicznej, czy też MSWiA, ale nie, to nie jest chyba powodem do atakowania polskiego medium, że i nazywania polskojęzycznym medium. W różny sposób można wyrażać krytykę. Ja uważam, że linia Onetu jak najbardziej podlega krytyce. Czasem, gdy czytam, co pisze redaktor naczelny, czyli Bartosz Węglarczyk, to się za głowę chwytam. Jestem osobą, której jeszcze nie zablokował na Twitterze, więc mam możliwość czytać jego komentarze i komunikaty i wydaje mi się, że one są bardzo mocno odchylone w lewą stronę. Ale to może działa i wydaje mi się, że ta linia też udziela się wielu publicystom czy dziennikarzom. Czytając Bartosza Natomiast też jeszcze mamy pluralizm medialny. Nie, można się czerpać. Łapie za głowę, jak czyta wpisy o tak, polskojęzycznych mediach. Ja chciałam powiedzieć tylko, że jesteśmy polskim medium, jesteśmy w Polsce i nie chcemy być oskarżani o to, że jesteśmy medium polskojęzycznym czy jakimkolwiek innym. Ale przejdźmy do tematu. Też, chciałam pana zapytać. Część kontrowersji wynika z tego, że ja nie wiem, czy to jest przypadek Onetu, bo po prostu nie prowadzę notatnika i tego tak nie śledzę uważnie, żebym notował, która redakcja co podała. Natomiast w ostatnim czasie było sporo kontrowersji, że część redakcji za źródłami białoruskimi podawała informacje dotyczące kryzysu migracyjnego. Ale nie dostępu do granicy, się, że... żeby weryfikować informacje. Staramy się tak, w sposób obiektywny relacjonować. Natomiast wydaje mi się, że wszelkie informacje ze źródeł białoruskich w obecnym kontekście należy traktować jako potencjalną propagandę. Panie pośle, chciałam pana zapytać, w związku z tym, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej się zaostrzyła, czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Może, ale myślę, że kiedy mamy zwołane posiedzenie Sejmu dzisiaj na godzinę 16 i będzie dyskusja na ten temat z udziałem wszystkich posłów, którzy przyjdą i członków rządu, to ta rada dodatkowo niewiele by zmieniła. Ale prezydenta nie będzie na tym posiedzeniu. No, może przyśle swojego przedstawiciela, tego jeszcze nie wiemy. Uważam, że powinien, żeby było jasne. No właśnie. Rząd używa wojennej retoryki. Premier mówi o wojnie hybrydowej, o używaniu ludzi jako żywych tarcz, o naruszaniu suwerenności Polski, ale nie występuje o pomoc do Frontexu. Rząd nie stara się też uruchomić artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który mówi, że jeśli któryś z sygnatariuszy poczuje się zagrożony, to zwołuje się konsultacje NATO w trybie artykułu 4. Czy tutaj jest jakaś sprzeczność między komunikatami rządu i o co chodzi? No wydaje mi się, że nie przedstawiła pani redaktor wszystkich faktów. To znaczy dziś widziałem komunikat o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym NATO, jeśli mnie oczy nie myliły. I widziałem też wcześniej wypowiedzi polskich dyplomatów, także pracowników polskiej ambasady przy NATO w Brukseli, o tym, iż są w stałym kontakcie z dowództwem NATO. I wydaje mi się, że mieliśmy też komunikaty, że po prostu zarówno czynniki unijne, jak i natowskie popierają zabezpieczenie granicy przez służby państwa polskiego. Ale takie konsultacje w trybie artykułu 4 były uruchomione, zdaje się, 4 razy, między innymi kiedy była agresja Rosji na Ukrainę. Czy Turcja z tego korzystała? Jasne. Natomiast, czy Polska powinna o to wystąpić? No tak, tylko że na szczęście, Bogu dzięki, nie mamy na razie agresji zbrojnej, więc mówienie o artykule 4, jego uruchamianiu jest przedwczesne. Moim zdaniem, jeżeli politycy czy komentatorzy czy
dziennikarze operują retoryką wojenną, to przesadzają. Ja jestem zwolennikiem Premier operuje taką retoryką, więc przesadza. Uważam, że jestem zwolennikiem mówienia o kryzysie migracyjnym lub konflikcie hybrydowym. Natomiast jest różnica pomiędzy konfliktem hybrydowym, czy działaniami nieregularnymi, a pomiędzy wojną. Wojna to już jest słowo jednak, gdzie jest ta tak zwana, jak to mówią eksperci, agresja kinetyczna, czyli gdzie ktoś oddaje strzały z broni, która już ma określoną broń jakby rażenia, tak? Siłę rażenia. Natomiast w tej chwili takiej sytuacji na szczęście Bogu dzięki nie mamy i obyśmy nie mieli. To jest też przyczyna, dla której polskie służby graniczne nie używają broni, nawet takiej broni jak armatki wodne, dotychczas przecież nie weszły do gry, Węgrzy ich używali w 2015 roku. Nawet widać, że te miotacze gazu, których używają polscy strażnicy, funkcjonariusze Straży Granicznej lub policjanci, to są miotacze mniejszej mocy niż były używane na przykład w Warszawie podczas zabezpieczenia Święta Niepodległości w poprzednich latach. Bez takiej butli na plecach, tylko ręczne. Więc wydaje mi się, że z polskiej strony jest w tej chwili wysiłek, żeby nie zrobić niczego, co dałoby pretekst do eskalowania tego konfliktu i to jest rozsądna postawa. Jeżeli chodzi o pytanie... Ale po co rząd w takim razie gra tą retoryką wojenną? Czy to nie jest trochę tak, że rząd próbuje wywołać poczucie zagrożenia i w ten sposób sobie trochę podreperować sondaże? Poczucie zagrożenia jest niezależne od tego, co powie rząd. Ja rozmawiam z ludźmi i widzę, że wszyscy jakby pytają, co to będzie i to nie jest normalna sytuacja, że polska granica jest szturmowana, że są przecinane umocnienia graniczne, że żołnierze i przedstawiciele służb sąsiedniego państwa operują na granicy. Także to poczucie zagrożenia jest. Natomiast politycy sądzą, że po prostu rezonują nastroje społeczne, czyli robią to, co politycy robią w demokracji i nie każdy polityk ma kompetencje eksperckie, żeby rozróżniać konflikt hybrydowy od wojny hybrydowej. Tym bardziej, że terminy te nie mają jasnej definicji. To są wszystko dosyć nowe pojęcia. Chyba powinni mieć takie kompetencje. Powinni mieć, natomiast myślę, że czasem po prostu troszeczkę też idą w taki lekki populizm, albo i mniej lekki. Myślę, że dzisiaj będziemy mieli tego pokaz o godzinie 16 w Sejmie. Myślę, że po to zostało też zwołane specjalne posiedzenie Sejmu, żeby trochę zaraz wszyscy będę pytać właśnie o to posiedzenie, ale chcę wrócić przedstawili do Frontexu. Się właśnie. Dlaczego rząd tak bardzo obawia się tego Frontexu na granicy? No ja myślę, że z bardzo prostego powodu. Po pierwsze, Frontex jako organizacja nie ma swoich własnych mocy, którymi mógłby nas wzmocnić. Ma jedynie to, czym dysponują państwa członkowskie. Po drugie, do tego momentu państwu polskiemu nie zabrakło funkcjonariuszy do zabezpieczenia granicy, więc nie ma potrzeby zwrócić się o to, żeby inne państwa przysłały nam do pomocy swoich funkcjonariuszy. Tak jak na przykład zwróciła się Litwa gdzieś w okolicy lata i myśmy wysłali między innymi funkcjonariuszy Straży Granicznej jako państwo polskie. Po trzecie i być może najważniejsze, Frontex jest instytucją unijną i wciągnięcie Frontexu wciągnęłoby nas w różnorakie konflikty polityczne i prawne co do tego, jak dokładnie traktować tych nielegalnych migrantów, którzy pojawiają się na polskiej granicy. Ale dlaczego? Niektórzy eksperci, a raczej większość i tych konfliktów nie potrzebujemy. Między innymi wojskowych, twierdzi, że ten konflikt polsko-białoruski powinien zostać wyniesiony na poziom międzynarodowy i to umiędzynarodowienie tego będzie służyło właśnie rozwiązaniu sytuacji, będzie można uruchomić jakieś nowe naciski dodatkowe na Łukaszenkę. To jest prawda, ale nie w odniesieniu do bezpośredniej pracy w polu, czyli zabezpieczenia granicy. Zabezpieczenie granicy powinno się odbywać rękami funkcjonariuszy i żołnierzy państwa polskiego, natomiast na poziomie dyplomatycznym trzeba załatwiać sprawy, które załatwia się dyplomatycznie. To znaczy wstrzymanie ruchu lotniczego migrantów na Białoruś, nacisk na Turcję, która jest naszym partnerem w NATO, od której kupujemy uzbrojenie ostatnio i która nie wstrzymała lotów. Następnie poprzez mechanizm sankcji ekonomicznych wzmuszenie Białorusi do rewizji tej swojej polityki, do wstrzymania tego wypychania migrantów. To są rzeczy, budowanie koalicji w Unii Europejskiej, żeby odblokować mechanizm sankcyjny, bo jak wiemy z wywiadów, propozycje państw Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie mocnych sankcji na Białoruś zostały zawetowane przez państwa, które mają prawa człowieka na usta, a w rzeczywistości wolą zarobić troszeczkę więcej pieniędzy handlując z Białorusią, niż przycisnąć bardziej władzę Aleksandra Łukaszenki. Ale dlaczego nie ma tej ofensywy dyplomatycznej ze strony No nie Polski? Wiemy, czy jej nie ma. Szczerze powiedziawszy, jeżeli ja widzę liczbę komunikatów liderów różnych państw w ostatnich dwóch dniach, którzy popierają państwo polskie, to moim zdaniem nie jest przypadek. To znaczy moim zdaniem w tej chwili dziesiątki, może nawet setki dyplomatów. Widać, od wczoraj widać, no, ale jeżeli się pojawiają takie komunikaty, to z reguły poprzedza wcześniejsza praca. Także ale ja jestem przekonany, że setki polskich dyplomatów w tej chwili pracują nad tym, żeby przekonać innych partnerów na arenie międzynarodowej do tego, żeby wspierać Polskę i te komunikaty na przykład takie, że właśnie Polska tutaj jakby chroni Unię Europejską, chroni granicę unijną. To nie są komunikaty przypadkowe. Tak samo wiemy, że są różne kontrowersje prawne
zmiany co do stosowania tej procedury wypchnięcia poza granicę tych, którzy ją nielegalnie przekroczą. I proszę zwrócić uwagę, że polskie państwo nie jest na arenie międzynarodowej powszechnie krytykowane za użycie tej procedury, co krytykują organizacje lewicowe czy praw człowieka. Dlaczego? Ale dlatego, że inne państwa rozumieją, że to jest niezbędny instrument ochrony granic unijnych. A może to jest tak właśnie, że Komisja Europejska i inne państwa unijne są szczęśliwe, że Polska za nich załatwia to w sposób no, niehumanitarny, bo jednak tutaj, jeśli chodzi ja myślę, że jednak o humanitarny. Ja myślę, że jednak humanitarny. Czy humanitarne jest wypychanie matek z dziećmi, które już są na, po polskiej stronie do lasu i przepychanie przez granicę białoruską? Jeżeli nie zagraża to czyjemuś zdrowiu i życiu, to tak. Jeżeli by to zagrażało czyjemuś zdrowiu i życiu, to byłoby to niehumanitarne. Ale to zagraża zdrowiu tych dzieci i tych kobiet. No, tego nie wiemy. Trzeba by zbadać każdy konkretny przypadek. Wiemy, bo dzieci jeżeli... są odwożone do szpitala z granicy. No to więc, jeżeli są odwiezione do szpitala, to jest to dowód humanitarnego traktowania. To znaczy, jeżeli ktoś jest na przykład w stanie hipotermii, albo ma jakieś odmrożenie, albo jest wycieńczony, no to wówczas jest ale mu udzielana pomoc. Nie byłby wycieńczony, gdyby nie był wypchnięty wcześniej. No nie byłby wycieńczony, gdyby nie przybył na wizie turystycznej na Białoruś i nie próbował nielegalnie przekraczać granicy. Ludzie są wolnymi jednostkami, podejmują działania obarczone ryzykiem i ponoszą konsekwencje tego ryzyka. Rolą państwa polskiego nie jest to ryzyko im zredukować, tylko jest zatrzymywać ich. Natomiast tam, gdzie jest ryzyko, że cywil utraci swoje życie w wyniku działań funkcjonariuszy państwa polskiego, taką osobę, no uważam, że naszym obowiązkiem humanitarnym jest odratować do takiego poziomu, żeby była w stanie normalnie funkcjonować i następnie ją odesłać. Panie pośle, ale zwrócił pan pewnie uwagę, że wśród tych zatrzymywanych osób jest dużo kobiet, dużo dzieci. No na szczęście nie dużo. Z danych, które nawet Straż Graniczna przekazuje mediom, wynika, że wielu mężczyzn w sile wieku przedostało się już przez naszą granicę do Niemiec i że są w Niemczech, więc ta granica i ta szczelność polskiej granicy nie jest taka dobra. Ja ściśle rzecz wziąć, to nie wiemy dokładnie, ilu się przedostało przez granicę polską, a ile przez litewską, dlatego, czy łotewską, dlatego, że tam też był ruch graniczny. Wydaje mi się, że Litwini radzili sobie nawet z początku słabiej niż nasze państwo, a granica polsko-litewska nie została zamknięta. Były tylko wyrywkowe kontrole z tego, co mi wiadomo. Przejdźmy do Marszu Niepodległości. Zbliża się 11 listopada i okazuje się, że szef Urzędu do Spraw Kombatantów, Jan Kasprzyk, ogłosił, że w obliczu niezrozumiałej decyzji Rafała Trzaskowskiego, odmawiającego legalności Marszowi Niepodległości, zdecydował się nadać uroczystości status formalny, czyli marsz będzie uroczystością państwową. Prawo i Sprawiedliwość ratuje was trochę z kłopotów? No was. Organizatorem jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Ja byłem przez dobrych kilka lat we władzach stowarzyszenia. Natomiast was, czyli narodowców. Od kilku lat nie jestem. Marsz Niepodległości jest wspólnym dobrem wszystkich polskich patriotów, którzy od 10 lat ponad tworzą to wydarzenie, które jest fenomenem w skali europejskiej. Przypomnijmy, tych patriotów, największa, którzy przychodzą największa patriotyczna z manifestacja w Europie. Jak w 2017 roku. Prawie biała zawsze Europa, są, biała prawie siła. Zawsze są wszyscy wyłącznie różni, wszyscy biali. To Sieg Heil nawet tam się nie zdarzyło. Było czegoś takiego. W 2017 roku. Ja tego nigdy nie widziałem, tak ani nie słyszałem. Natomiast transparent, który pani przytoczyła, przyniosła grupa takich dysydentów, którym się nie podoba oficjalny przekaz Marszu Niepodległości, że jest po prostu patriotyczny i narodowy i chcieliby zrobić z tego manifestację skrajnie prawicową. Marsz Niepodległości nie jest i nie był skrajnie prawicową manifestacją. Przychodzili na niego ludzie, którzy głosują na różne partie. Czasem dochodziło do niepokojów. Przez kilka lat marsz szedł spokojnie. Bardzo bym chciał, żeby w tym ale roku włoscy neonaziści też w tym roku będą? Nie było żadnych włoskich neonazistów. Mówi pani o partii nacjonalistycznej Forza Nuova. Tak. Jeżeli będą chcieli przyjechać, to przyjadą. Czyli natomiast żadne... zaprosiliście a macie jakieś sygnały, że się jeszcze raz, wybierają? Pani redaktor, pani mówi do mnie wy. Ja nie zajmuję się od kilku lat pracą przy organizacji tego wszystkiego. Wedle mojej wiedzy, organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, nie wysyła do nikogo za granicą żadnych specjalnych zaproszeń. Natomiast wiem, że dużo osób z różnych państw co roku wybiera się na marsz, ponieważ chce zobaczyć największą patriotyczną manifestację w Europie, organizowaną przez naród, który jest najbardziej przywiązany do swojej suwerenności. Czy może tradycji. Pan zobowiązać się i obiecać warszawiakom, że nie będą płonąć balkony w tym roku, że nie będzie takiej zadymy, jak co roku jest w Warszawie? Nie było w zeszłym roku żadnej zadymy poważnej, natomiast... Ale były podpalane balkony? Natomiast była ta sytuacja, do niej nigdy nie powinno dojść. Zdecydowanie ją potępiam i chciałbym, żeby w tym roku nie było niczego podobnego, żebyśmy wszyscy mogli godnie, spokojnie manifestować swój patriotyzm. Cieszę się, że te prowokacyjne
korupcyjne zachowania Rafała Trzaskowskiego zostały zneutralizowane. Ubolewam nad tym, że polskie sądy dwukrotnie po odwołaniu organizatorów błędnie interpretowały ustawę, gdzie jest wprost napisane, że zgromadzenie cykliczne może się odbywać także nieformalnie. No ale jednak sądy uznały, że ten marsz nie jest zgromadzeniem cyklicznym. Wbrew faktom, bo przecież marsz był z tego powodu marsz nie powinien się odbyć, ale minister sprawiedliwości... Jako zgromadzenie cykliczne. Tak, ale minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił, że właściwie dopuszczalne jest takie nieposłuszeństwo obywatelskie. No też złożył skargę do Sądu Najwyższego. Nie obawia się pan, że Ziobro chce wam odebrać elektorat? No i to jest pewne, że chce. No w polityce wszyscy rywalizujemy, tak? PiS rywalizuje z Konfederacją, Konfederacja z PiS-em, Konfederacja z Platformą, Platforma z Konfederacją. Widać było po drugiej turze wyborów prezydenckich, gdzie wyborcy, którzy na mnie zagłosowali w pierwszej turze, zagłosowali prawie pół na prezydenta Dudę i na prezydenta Trzaskowskiego, że dla różnych partii politycznych wyborcy Konfederacji są po prostu łakomym kąskiem, więc oczywiste, że tu się toczy jakaś gra polityczna. Natomiast Święto Niepodległości myślę, że nie jest od tego, żeby przekonywać do siebie różne grupy wyborców, tylko żebyśmy wszyscy w Warszawie się pomieścili i pokojowo każdy przeszedł w tym zgromadzeniu, w którym uważa za stosowne. I to jest ideał. Taki ideał miał już miejsce na ulicach Warszawy. Nie wiem, czy pani pamięta. Szedł KOD, szedł prezydent Komorowski, szli lewicowcy, szedł Marsz Niepodległości. To jest możliwe. Co roku zapewnia, że będzie spokojnie i co roku kończy się zadymą. Nie lubię dawać gołosłownych deklaracji. Ale miejmy nadzieję, że w tym roku będzie spokojnie. Każdy odpowiada za siebie i za to, co zrobi. Skoro już obchodzicie wydane wyroki i jednak ten marsz się odbędzie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Bosak. Ja dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.